Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Znowu przepraszam, że bez kamerki, jeszcze choroba trwa, ale już głos lepszy, na szczęście. Więc zaczynamy speedrun 3.0, kolejne partie. Przypominam, że do dzisiaj, czyli do 28, czyli do środy, do godziny 22, można nabyć szachowego eksperta. Jest to 55 godzin czystej nauki szachowej i 435 lekcji wraz z niezliczoną ilością przykładów dopasowanych właśnie do tych lekcji. Jest to program dla osób, które chcą nauczyć się myślenia w szachach do poziomu co najmniej kandydata na mistrza. Przede wszystkim podnieść ten poziom. Więcej szczegółów znajdziecie w linkach w opisie. Zapraszam serdecznie. Mamy tutaj na pokładzie Kontr Gambit Albina. Z tego co się orientuję, oczywiście żartuję, wiem, że się bije na e5, jest d4, gra się skoczek na f3, atakuje się pionka, no i skoczek c6, rzecz jasna. No dobrze, tutaj można grać poprzez ruch g3, goniec g2. W ten sposób, zawsze w zasadzie tak grałem, nie ma co chyba za dużo kombinować, figury trzeba wyprowadzać. Oczywiście ten pionek nie jest w moim zainteresowaniu, żeby go bronić na maksa. Niech przeciwnik sobie tutaj spokojnie tego pionka atakuje. Robię sobie roszadę, on zbije, no długo tutaj mu zajęło, żeby to zrobić, ale tak się też gra. No i skoczek d2. Chodzi o to, że po wybiciu po prostu wybiję, a jak nie, to zagram b3, goniec b2, będę atakował tego pionka. Ja myślę, że gra białymi jest tutaj prosta, więc będziemy się do tego stosować. Jest b3, za chwilę goniec b2, roszada ze strony czarnych nastąpi za moment. Dokładnie, i goniec b2. No i teraz będę chciał tego pionka próbować atakować mocno. Teraz się zastanawiam, czy zrobić to poprzez skoczek e4, żeby tu atakować. Nie. Dobra, ten ruch. Okej, to chodzi o to, żeby on tutaj łapał przestrzeń i atakował mnie troszeczkę. Teraz tak, jak zbije tu, on zbije tu. Ja zagram tak. On może wybić. Ja mogę wybić końcem. Dobra, jak to mądrze rozegrać? Bo też w sumie mogę zagrać tak i po A4 będzie B4. Zagram A3, wyczekam trochę ten moment. A3 się tu może w sumie przydać. Wieża E8, ok. No i teraz tak, jakby do tego pionka się dobrać? Jak się teraz zastanawiam bardzo poważnie. Ale zaraz, a ja nie mogę tak walnąć? Przecież jak on mnie zbije tu, to ja zbijam tu. No okej, okay. Pionka zdobędę, ale go nie C6 i bardzo duża inicjatywa czarnych. Nie podoba mi się to. Mogę tego pionka wziąć, bijąc tutaj, bo nawet jak zbije tu, to ja zbijam tutaj. Wszystko się zgadza, ale nie. Tak nie chcemy. Zdecydowanie tak nie chcemy. Może hetman C2. Z planem wieża AD1 i żeby patrzeć sobie tutaj na hetmana. I też tego pionka próbować atakować. Oczywiście on może tak spróbować zagrać. Po prostu to wybije. Sytuacja troszkę rozwiąże. Zapewne taki ruch jest rozpatrywany. Ale zawsze to wybijam. No jak odbije hetman, no to odbije. Goniec C3. Krzywdy nie ma. Ale szału też chyba nie. Kiedyś, za dawnych lat, miałem w szachach tak, że jak zaczynałem partię, to już od samego początku, od drugiego nawet posunięcia, starałem się szukać jakiejś przewagi w debiucie. Tutaj G6 jest zagrane po to, żeby goniec wyszedł na F5. No i z tymi przewagami w debiucie było czasami ciężko. Teraz się zastanawiam w ogóle, żeby tak zagrać, pozwolić sobie na związanie, ale będę miał tutaj opcję atakowania pionka, więc on będzie musiał, będzie praktycznie zmuszony do tego, żeby wybić mi skoczka. Ja odbiję pionkiem. Może być dosyć ciekawe, bo ten pionek będzie cały czas tu atakowany. Wiecie co, ja zaryzykuję ten temat. I biorąc pod uwagę, że mam już wieżę na D1, wykorzystam to i zagram skoczkiem, bo tu chodzi o to, że od razu atakuję, a goniec będzie jeszcze bardziej bronił mi na E4. A jak wybije, wybije, no właśnie, to wybił. Gońcem mogę, żeby tutaj trzymać, ale pionkiem mi się podoba.
Pionkiem mi się podoba, więc pionkiem zbiję, dlatego żeby już wieża mi tu nie patrzyła. Ten jest wprawdzie wolny, ale skoczek i hetman jest do niego przywiązany. To jest bardzo ważna kwestia w tym układzie według mnie. I za moment wieża E1, może G4 w ogóle, też jest ciekawe. Takie trochę, no w zasadzie puszczam tutaj czarne pola, może też rozważę ten ruch, może nie tak szybko, ale wzmocnić mogę posunięciem wieża E1. Może też w ogóle wieża D2, wieża D1. Też to wchodzi w grę, żeby nie tracić czasu na wieża E1. Zaraz to rozważę, zobaczymy, co przeciwnik zagra. Zagrał H5, on będzie chciał tędy iść. W sumie tak się powinno teoretycznie zagrać. Takie posunięcie H4 w sumie może i tak zagram. Bo teraz tak, jak zagram tu, on mi tu, ja tu, on mi tu, ja tu. Czy jest tutaj krzywda? Nie ma. Wieża D2. Muszę rozważać taki ruch. No dobra, no to zagram F4, tu się pilnuje. Wszystko się zgadza. Hetman D7, wieża D1, proszę bardzo. I już grożę biciem na D4. No i mogę zbić. Zbiję tu. On jeszcze tego pionka nie może zbić, muszę też brać to pod uwagę. On mi zbije, ja mu zbiję. On hetmanem gdzieś odejdzie. Będę miał przewagę pionka, zagram A4. Nad czym tu się zastanawiać, Krzysztof? Dają pionki i trzeba je brać. Aha, przecież on mi może zbić wieżę. Dlaczego ja tego pod uwagę nie brałem? Powiem wam, nie mam zielonego pojęcia. No teraz muszę zagrać jakieś... Może tak w ogóle? Nie no, H4, żeby mieć lufcik. Kurczę, wiecie co? Nie wziąłem pod uwagę, że on mi może zbić na D4. No, masakra. Dobra, może on nie zauważy tego, że będę chciał zagrać tak i zagrać tu. Ale lufcik musiałem zrobić, chociaż nie, to i tak nic za wiele to nie daje. Znaczy tak, nie wiem jak ocenić teraz te pozycje. Bardzo możliwe, że czarne są dobre, bo mają dwie wieże za hetmana. Nie, ja mam pionka więcej, to też jakiś mikro plus, ale jednak zdwojone pionki. No zdecydowanie lepiej by było, jak miał teraz pionka na E2. Ho, ho, ho. Ile ja bym za to dał, bo bym sobie gońca na F3 ustawił. Chociaż to związanie może być nieprzyjemne, więc teraz pionek dobrze, że broni w sumie, bo jak odejdzie goniec czarnopolowy, to wieża mi bardziej naciskała, a pionek tutaj, no właśnie, pionek to broni. Może teraz nie jest aż tak źle po tej wymianie. Różnobarwne gońce, no właśnie, zagram tak, on mi tak, ja ucieknę. Wesoło nie jest, tak, on szacha, ja tu, on gońcem tu. No dobra, muszę spróbować coś tam straszyć. Pionka mi wziął, w pionkach się wyrównało. No niestety, on ma chyba lepszą pozycję, koordynację figur ma lepszą, ma prosty plan, goniec B4. No ja tak tylko mogę prowizorycznie postraszyć, chociaż muszę i tak w ten sposób coś próbować robić. To znaczy tak, moim planem jest zagranie tutaj i goniec na D5. O, to wtedy będę miał jakąś tam opcję zaatakowania gościa. Teraz tak, wieża tutaj, może tak, z atakiem na pionka i w ogóle tak, chociaż C3 będzie, a nie, C6 nie może, bo zostanie szacha i tu zbije. Znaczy, ja bym zagrał C6 mimo wszystko, bo wzięcie tego pionka białymi nie ma żadnego sensu tak naprawdę. Tylko ciekawe, czy on to wyczuje. No nie wyczuł, wrócił gońcem. Chociaż to też jest całkiem niezłe z jego strony. Tak się zastanawiam, czy tutaj, potem tu. Tak, no tym hetmanem jeszcze tam opcję mam. Dobra, hetmanem muszę straszyć. No wieża E5 to tak, potem F4. No tak czuję w kościach, że może tu być dobrze. Wyczuwam, że jakaś opcja jest, no jakby mi się udało tego pionka wziąć, nie byłoby tak źle, myślę, bo przeciwnik nie skoordynował figur na jednej linii. To jest jedno z założeń, ale teraz tak, F4, on mi weźmie tego, E5, a F4, on weźmie tego, F5. On tutaj, o. A może w ogóle C5, on tu, ja tu. Dużo jest opcji ciekawych w sumie. Co wezmę tu? On mi weźmie tego. Potem zagram F4. No chyba tak trzeba zrobić. Nie wiem. Możliwe, że trzeba było stać hetmanem, ale troszkę spanikowałem, że ten pionek będzie robił karierę. No i gram F4. Niech on się boi tutaj przełomów. Chociaż C5 też można by było.
Nadal są opcje, ale F4 jest bardzo potrzebne, uważam. Bo te pionki mogą w pewnym momencie zrobić przełom. Dobra, on zagrał tak, że ja mam szansę na ten przełom. Mogę też go postraszyć, zagrać tu. Postraszyć go w postaci C5. Będę atakował wieżę i będę atakował pionkiem gońca. A nadal mam opcję taką, taką. Grunt, że te opcje są. No, też król oczywiście musi być bezpieczny. Ale się porobiło. Zauważył wszystko. Jak zagram tak, to tak. Myślę, że E5 muszę zagrać. Zagramy E5, wydłużymy gońca, bo za chwilę goniec z hetmanem mogą się zamienić na miejsca, co będzie bardzo korzystne. Chyba goniec E7. Chociaż goniec E7 to tutaj zagram sobie gońcem. Dostanę mnóstwo szachów, ale w końcu tym królem... No właśnie. Odejdę najpierw królem. Żeby mieć swobodę gry gońca, nie dostać szacha. No on prawdopodobnie coś musi robić z pionkami, może tak. Co? Zagrał C5? Od razu hetman D3, żeby nie było B5. I od razu goniec D5. Będę miał świetne opcje taktyczne, moi drodzy. W ogóle C5 bez sensu zagrałeś, drogi przyjacielu. Dobra, on to widzi. On to widzi, goniec D5. On to widzi, ale już mam opcje fajne tutaj. Tylko, że on zbije mi pionka wtedy. Muszę uważać. Może tak postraszę, żeby tak. Znaczy, on się będzie bał takiego ruchu. Dokładnie. I teraz chyba tutaj. Nawet się nie ma co zastanawiać, co. Ale on zbije. Ja tak. On tu. Nie widzę, co dalej. A może w ogóle tak G4 zagrać królem? Król niech atakuje. To może być ciekawe. Pytanie, czy przełom teraz robić, czy jeszcze jakoś inaczej tego nie ugryźć z drugiej strony. F5 się narzuca, może G4. G4 jakby nie wybił. Hetmanem bym tam sobie wskoczył, ale król będzie odsłonięty. Może tak, on z powrotem, tak. No nie, za wiele to nie da, bo też nie mogę się wplątać w jakieś tutaj... No dobra, ale nie, dobra, mam czas chyba na to. Gram tu, bo grożę takim ruchem, będę też patrzył na gońca. Czy goniec G7 wchodzi w grę? No wchodzi, jak widać. Tak, to trzeba policzyć. Bądź mądry i licz. Wiecie co? Chyba zagram dosyć szybko. Dobra, gram F4. F5 znaczy. Gram F5, ryzykujemy. Aha, wieża tu. Zaraz, bo ja liczę tylko bicie tu i przepchanie, bo bicie... Nie, zaraz. No tak, bo wieża tu, a wieża F5 ma. To co ja tutaj zgrzeszyłem? Kurczę, po tym ruchu będę musiał wybić. To jest taki impuls, nie? To jest taki impuls zagrania F5. Jak on zbije tu, to ja biję, on bije. Nic nie mam. Mogę straszyć ewentualnie jednym szachem na G8, ale nic więcej. Wypuściłem go. Troszkę zbyt optymistycznie podszedłem do pozycji, bo nie ma króla tutaj. Nigdzie, bo jakbym zagrał tak, to zawsze mam z szachem, a teraz nie mam. Wieża E5 powinien zbić. Ale wieża E5... Gońcem zbił, dobra. To jest jakaś nadzieja na coś tam. Może w ogóle tak teraz. Może tak. Nie, trzeba bić. Trzeba bić i trzeba straszyć wieżę. No wieża G7. Tu będzie groźba. No właśnie, tego się obawiam, że tam będzie po prostu groźba. Spróbujemy tak na gońca.
cały czas zachowując groźby, podstawił. Podstawił, moi drodzy. Podstawił gońca. No właśnie, podstawił. Co nie znaczy, że już można triumfować, bo to nadal nie jest takie oczywiste, tak? Tak. To naprawdę nadal nie jest takie oczywiste. Spróbujemy cały czas się trzymać tak, żeby tam atakować. I tutaj. No i dobra. No to co, idziemy tak. Jeżeli da szacha, to chyba tutaj. Nie, tu nie mogę. Mogę. Mogę, bo on nie ma takiego ruchu. O, właśnie. Królem naciskać. On musi się bronić. Dobra. On tu będzie miał problem teraz. Ale powiem wam, że... Tak, trzeba zagrać. Że zrobiło się gorąco. To nie znaczy, że to jest już wygrana. Znaczy, powinna być. Tutaj nie ma opcji. Chcę zagrać H5. No jak tak zagra, to zbije wieżę, on zbije tutaj, ja wrócę, wezmę pionka i będzie hetman pion na wieża pion. Teraz taki ruch grozi nieprzyjemny. No właśnie. Ale mam bicie z szachem. Mam bicie z szachem. Czy ja daję jakiegoś mata tutaj? Szacha mogę dać. I tu grożę matem. No powiem wam, że to mat. Na G7. No powiem wam, że partia była emocjonująca. Grunt, że jest wygrana. Zerknę tylko bardzo szybko w odpowiednich momentach. Jak tutaj silnik oceniał? Jako równinka. Tu jednak bicie na D4 nie było najlepsze, jak widać. Znaczy, że czarne miały potencjał. No, czarne miały spory potencjał. Ale też tak w okolicach do ustania. Ja tu bardzo optymistycznie do tego podszedłem. B6 błąd niby. Tak, tutaj już czułem, że jest ciutkę lepiej. Jak lepiej grać? Hetman D2? A, żeby gońca wstawić. O, tutaj już dobrze. Tylko, że ja to realizowałem słabo. Że hetman A8 każe grać i wstawić gońca na D5. Tak, tak. Hetman E3. Ha, hetman E3, żeby bronić pionka, zagrać F5 i dojść do takiego strzału. No, ciekawe w sumie i logiczne. E6. Każe grać E6 po biciu, tak, i mieć tutaj opcję. No tutaj przegiąłem. Ale cały czas, no tak, on podstawił, ale trzeba cały czas pokazuje remisik, nie? Z uwagi na to właśnie, że hetman z gońcem tutaj cały czas pilnują. No dobra, ale partia wygrana, przeciwnik się pomylił, cóż mogę powiedzieć, wykorzystujemy to, szukamy sobie kolejnego zawodnika. No i mamy 2291, France, E4, E5, proszę, skoczek F3, skoczek C6, no i zobaczymy, goniec na C4, no to atak smażonej wątróbki, zagra. Nie zagrał. Jest ruch D4. OK. Teraz tak myślę, bo bicie tutaj też jest OK. Tak. No bicie tutaj można zastosować. Na E4, potem D5. Oczywiście trzeba troszkę teorii liznąć. Ja jej nie znam w tym momencie. Trzeba to dopracować.
Czy jest ruch D5? Możliwe. Po D5 wrócę skoczkiem. Bo na E7 w sumie też jest ciekawe, bo zawsze zasłonięcie tutaj opcji, potem tak. No wszystko jest chyba ok. No na pewno rozważa. Może to nie jest teoria skoczek E4, słuchajcie. Nie mam pojęcia. Już w tym momencie ktoś się tak zastanawia. Zobaczymy, co on tutaj wymyśli. Zbił. Ok. Aha, bo hetman D5 grozi. Chwilunia, ja tak nie mogę, bo dostanę po prostu bicie. Orety. Aha, zaraz skoczek C5 jest, z tego co wiem. Właśnie, bo ten skoczek tu się chowa na E6. To jest chyba też normalna pozycja, chociaż troszkę, bym powiedział, pasywna. Ale do gry. Bo trzeba się chronić przede wszystkim przed tym zagraniem hetman D5, skoczek E6. Dokładnie. No i teraz chyba jakieś D6 trzeba będzie zastosować. Ewentualnie goniec E7 najpierw zrobić roszadę i mieć problemy tutaj rozwiązane. Znaczy rozwiązując te problemy rozwojowe, to mam na myśli. Tak teraz patrzę, że w sumie ten speedrun, no trochę trwa czasu, ale sprytnie zagrał, ale do przodu, nie? Jak zbiję tutaj, bo bronię się od mata, ale on mi zbije, już się nie obronię, trzy razy atakując ten punkt, nie ma opcji obronienia się, więc muszę zagrać goniec na E7, koniecznie. Co jest też spoko chyba, bo jak on zbije, to zastanawiam się, czy skoczkiem, ale chyba nie, hetmanem. Bo hetman ma opcję fajnego szacha teraz i wzięcia pionka. Więc on będzie musiał zrobić roszadę. A ja zaraz sobie zagram tak. No, zrobię sobie roszadę też. No właśnie, bo zagram sobie tak i goniec B7. Tak zaplanuję. Tak zaplanuję. Taki ruch niestraszny, bo tutaj jest broniony pionek przez skoczka E6. W ogóle skoczek na E6 w tym momencie stoi bardzo, bardzo dobrze. A3. Za bardzo bojaźliwie, drogi przyjacielu. Teraz grozi skoczek A5 z wymienieniem fajnego gońca. Okej, tak nie mogę. Ale mogę tak zagrać. On tu, ja wezmę. Tylko pytanie, czy ja chcę tego skoczka wymieniać. Bo on tak chce zagrać, ja zagram tu, to się wszystko będzie trzymać. Wieża D8. Okej. G6. Matko, ale jestem słaby. No nie zauważyłem tego ruchu. Mało tego, ja tu przegrywam chyba. Bo hetman nie będzie miał ucieczki po becz... A nie, będzie miał, mam tutaj strzała. Ale taki ruch i robi się gorąco. O rety. Ojejku, nie zauważyłem tego, co nie? Na szczęście B4 nie ma, bo mam bicie. A nie, ja tutaj. On szach. Ja tu. I on bije mi. Ojej, tracę figurę. Ale nie mam wyjścia, muszę tak zrobić. Kurczę, szkoda, że jest skoczek F6. Nie doceniłem tego. Co? Co? Ale gość! Skoczek F6 mogłeś zagrać. No nie, no teraz to żyjemy, słuchajcie, i to żyjemy bardzo dobrze w tym momencie. Ale gościu nie ogarnął. Ale nie ogarnął. Słuchajcie, przecież tutaj trzeba dać skoczkiem szacha. Król G7 i odbicie figury. Ale gość nie ogarnął. No cieszy mnie to niezmiernie, drogi przyjacielu. Teraz Krzysztof, tylko pamiętaj, nie podwal czegoś. Bo teraz tak, tak nie może, mata nie ma, tutaj wisi pionek, ale chyba tak trzeba zagrać. Nie podwal Krzysztof niczego.
Bo jak bicie, bicie, C4 nie może. Dobra, bicie, bicie. Będę miał wolnego pionka po prostu. A czy zauważyliście, że ja nie wyprowadziłem w ogóle pionków D i C? A da się grać jednak w szachy w tym momencie. Grunt, że on nie może tak, bo skoczek na straży stoi. No jakaś wieża, wieża E1. On za szybko gra. Dobra, ale to jest jego problem. Gram wieżą i będę chciał zasuwać pionkiem. O kurczę. Nie no, ja jestem ślepy, słuchajcie. Kompletnie. Nie widzę takich prostych, taktycznych zagrań. No teraz to już na pewno mi figurę weźmie. No niewiarygodne. No co ty, Krzysztof, robisz? Dlaczego tak szybko? Zastanów się, dlaczego tą wieżą zagrał. No właśnie dlatego, że z gońcem. Jak zagram tu, to on mi kopnie tak i weźmie mi figurę. Tak mam wziąć. Bez hetmana grać. Ewentualnie tu, tu, tu. On wróci. I zasuwać. Mam wyjście. Ale, ale lipa. Jeszcze na tego pionka się nastawiam. Powiem wam strasznie. Strasznie to rozegrałem. A już, już czułem, że jest dobrze. Już czułem, że jest dobrze. Dobra, idę pionkiem, straszę. Nie mogę nic innego więcej mądrego wymyślać. Straszę po prostu. Aha, on zagra tak. No muszę iść tutaj. No hetman C4. Tak powinien według mnie zagrać końcem. Jak widać też można. Wieża. Aha, on mi zbije. Ja tu. I on tu. Ja tak, jakieś B4, wieża B4. Wiecie co? Smutne jest to, że muszę analizować. A przecież tak jeszcze mogłem zagrać. On wieża E4. Ale już się pojawiają jakieś... Ale nie, no wtedy co dalej? Nie wiem w sumie. Niedobrze. Ale w ogóle bardzo dziwnie gość gra. Mega dziwnie. Dobra, tak. Gramy sobie dobrze na czwórce. Jeżeli wieża tu, to hetman tu. I on będzie miał problem. Mam nadzieję. Jednak nie. Tutaj chcę zagrać. Trzeba H6. Nie wpuszczamy skoczka. Oczywiście liczymy się z tym, że może zbić. Daje szacha, bierze pionka. Aha. I mam problem ze skoczkiem. Teraz grozi bicie skoczka. Ale lipa. Tak. Zamieszać, dostanę taki ruch, ale... Nie no, dostanę taki ruch. Oczywiście, że dostanę. No bo jeszcze coś takiego patrzę, ale to już szaleństwo. Potem i tak tu dostanę ruch. Ale mogę tak zagrać przecież C6. Zapomniałem, że tutaj hetman broni. Hetman tu ewentualnie na wymianę pójdzie. Co może będzie dla mnie jakąś opcją ratunkową. Choć... Ciężko stwierdzić na pierwszy rzut oka. Mam czystą figurę. Mniej. Jedyny mój atut to ten pionek, ale on na razie kariery nie robi, bo koniec go mocno broni. Tak, hetman D6. Niestety ten ruch jest wykonany. Chodzi o to, że jak zbije, zbije. Aha, to skoczkiem tutaj. On wieżą. Ja wymienię.
Zaraz, tak, on wierzył, wejdzie, ja tam plasnę. On tu, ja tu, to się wybronię, tak, nie wybronię się. A, będzie mat, dobra. Tak, on tu, ja tu, on tu. Tu się robią problemy. A co ja wtedy mogę? Dobra, nie wiem, gram na czujkę, zobaczymy, może on zagra źle. Nie wiem, wiem, że tak nie wolno liczyć, że ktoś zagra źle. Bo jeszcze tak, po tym ruchu, jak wybije i on wybije, mam taki ruch, ale on weźmie mi tego pionka, ja wezmę tego. No i mam czystą figurę mniej, no i nie pogram sobie w tej sytuacji. No zagrał tak, jeszcze tak ewentualnie. Ta wymiana nic konkretnego mi nie przynosi, ale muszę, bo tutaj strzał. Chociaż na razie... No nie, no to nie wygląda to dobrze. Niestety gość troszkę tutaj już złapał wiatr w żagle. Niestety sztuczek nie widzę żadnych po tym ruchu. Bicie. Tu. No i tu. Tam żadnego mata nie ma, niestety. Kurczę, co wrócić tu, to on mi zagra tak, grozi bicie tu. Niestety jest ciężko w tej sytuacji. Brakuje jednej figury. O rety. No nie wiem jak zagrać, powiem wam. Nie mam pojęcia. Dobra, biję tego gońca. Powinien spokojnie wybić skoczka. No pewnie liczy coś takiego, to ja tutaj. Tylko grozi tam mat, więc mam jedno tempo do obrony. Jak coś. No ale wybicie jest najprostsze. Dokładnie, słyszał. Spróbuję zachować dwie wieże. No, zagram tak, żeby tutaj zagrać. No bo co, tak zagra skoczkiem? Nie sądzę. Tutaj zagram. Zbiję. Tu. No właśnie tak, no muszę oddać tego pionka. To zagram tak. To nie działa, bo bije. On tu, ja tu, on tu i mat. No ale to już takie liczenie wariantów na fuksa. Oczywiście on odejdzie wieżą, ja zbiję pionka i mam figurę mniej. No ale chociaż dwie wieże. Ten pionek jest przytrzymany na chwilę, może będzie chciał go bronić. Co? Podstawił! Mam go! Bo mata dostaje. Ale fart, moi drodzy. Tego się nikt nie spodziewał. Tego się nikt nie spodziewał dzisiaj. Ajajaj. Przepraszam. Przepraszam, że się śmieję. Ale to jest nieprawdopodobne, no. W ogóle bicie tu jest dobre? Normalne, jak widać.
Nie, no, jeszcze emocje we mnie siedzą, słuchajcie. Ale gość podstawił, nie? Ale się musiał wkurzyć. Skoczek A5 każe grać jednak tutaj, no, komputer. Skoczek A5. Hetman tu i dziabać tam na F3 zbić. No przecież to jest takie normalne. Skoczek A5, takie proste. Zbić tu, zepsuć strukturę. No, ten Francuz bardzo źle grał. Znaczy, ja grałem jeszcze gorzej, ale dzięki temu, że on grał, no właśnie, tutaj strasznie podstawiam, nie? No, powinien też na F6 teraz, na F6 zagrać skoczkiem, tak jak już mówiłem. No dobra, ale jego sprawa, no A5, bicie, bicie, gdzie ja tam błąd popełniłem? Aha, już wiem, teraz błąd popełniłem, koniec C4. I walka trwała. Przepraszam, najmocniej przepraszam za ten kaszel. Już tutaj patrzę tylko... Co? Niewiarygodne, zobaczcie co przeoczyłem, wieża F4. Wieża F4 i łapałem hetmana. No po prostu tragedia, Krzysztof, co ty dzisiaj grasz? Zobaczcie jakie błędy popełniłem. Hetman F6, wieża F4. Taktyka, prościutka taktyka. No dobra, ale co zrobić? No tak już... Nie, ale mnie skarcicie. Przecież nie wziąłem hetmana za darmo. Ajajaj. Ale się hejt poleje. Słuchajcie, zaćmienie słońca. Nie wziąłem hetmana za darmo. Ja spróbuję wytłumaczyć te zjawisko, dlaczego się tak stało. Może to wynikać tylko i wyłącznie z tego, że skoczek E6 nie stoi naturalnie. To znaczy, on zwykle stoi na F6 albo na C6 i w głowie jest zarejestrowane szachisty to, że te skoczki zwykle nie stoją na E6, ale to jest głupie takie trochę tłumaczenie. Ale poniekąd może być w tym cień prawdy. No i nie zauważyłem, że mogę zbić hetmana. No widzicie to? O co w ogóle chodzi w tej partii? Nie wiem, czy to jest najdziwniejsza partia w speedrunie 3.0, czy najbardziej naszpikowana błędami, ale to, co ja zagrałem, to jest masakra. Nie wziąłem hetmana, nie? Ale będziecie mi pisać na czacie, nie wziąłeś szachu hetmana. No teraz już widzę. Ale zobaczcie, on się odwdzięczył. Zobaczcie, co on zagrał. I on zagrał wieża A4, dziękuję. Wzięcie wieży, mat. Ale jaja, co za partia, nie mam pomysłu w ogóle, co tutaj powiedzieć mądrego w tym momencie. No, szachy są zaskakujące, jak widać. Moi drodzy, piszcie w komentarzach, co sądzicie. Przyjmę wszystko na klatę. Dzięki serdeczne i do zobaczenia, cześć.